Hej, hej, witam Was w najnowszym vlogu. To będzie film z weekendu, który dosyć spontanicznie postanowiliśmy spędzić w Krakowie. Ja kocham to miasto, ciągle o tym mówię Michałowi, a on na szczęście jest tą osobą, która mówi, no to jedźmy. Więc pojechaliśmy, także zapraszam Was do oglądania. Jest 7:40. Ja wstałam, żeby zmontować film na niedzielę. A za 7 godzin mamy pociąg do Krakowa. Czy zdążę? Ileż można zrobić przed 9:00? Dokładnie. Tak. Alergię mam. A wiesz, że ja piję siemię lniane? Dobre jest? Dobre, no. Takie bez smaku. Dodałam sobie jeszcze cytryny i spoko. Zwykle jeździmy w podróże po Polsce samochodem, ale Kraków akurat jest dobrze skomunikowany z Warszawą i też wydaje się tak kompaktowy, że samochód był nam totalnie zbędny. W drodze przypomniałam sobie wesele Wyspiańskiego, bo właśnie z tym związane było moje marzenie. I też chciałam opowiedzieć coś więcej Michałowi, bo to ja zwykle jestem na takich wyprawach w roli przewodniczki. How is your pick in a blanket? What? No, it, no, it's, I thought it was a pick in a blanket. No. Bez śliwka w boczku. Dobre? Yes. A z sosem to jest. To jest z sosem. Eliksir młodości. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim buteleczkom. Wlej powoli do pucharu jedną dużą buteleczkę oznaczoną kolorem czarnym. Tak. Powoli do pucharu jedną dużą buteleczkę. Wlej powoli do pucharu jedną małą buteleczkę oznaczoną kolorem żółtym. To jest chyba żółte, nie? Tak. Tak, tak, dobrze, 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 to jest to. O, nice! O, wow! Okej. Okej, mi. Teraz ja. Żółto. Może trzęsą mi się ręce? Okej. Wrzuć do pucharu zawartość próbówki serce lodu. Uwaga! Nie dotykaj go rękami i niech działa magia. Yes. Ze słodem. Okay. You can grab this. Yeah.
She wanted to eat and he was like, record it. Już dosyć tego trzymania w niepewności, to jest ten moment, kiedy wyjawię Wam, co było celem naszej podróży. Otóż moim marzeniem do spełnienia były odwiedziny u Rydla na weselu, a tak naprawdę w domu u Tetmajera. A chodzi oczywiście o chatę Bronowicką, gdzie odbyło się to słynne wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. To wesele, które zainspirowało Wyspiańskiego do napisania dramatu, który teraz wszyscy musimy czytać w liceum z większym lub mniejszym entuzjazmem. Marzyłam o tym, żeby zobaczyć ten dom, odkąd przeczytałam ten tekst. I jest to moja ukochana lektura szkolna. I też mogę powiedzieć, że jedna z ważniejszych książek w moim życiu. Zachwycam się za każdym razem, jak bardzo jest aktualna, zabawnie ironiczna i przy tym tak bardzo o nas wszystkich, choć przecież napisana ponad 100 lat temu. W moim osobistym rankingu książek, które każdy Polak i każda Polka musi przeczytać chociaż raz w życiu, na pierwszym miejscu byłoby właśnie Wesele. Głównie dlatego, że jest bardzo aktualna i wydaje mi się, że świetnie obnaża, dosyć dosadnie, ogromny podział narodu, zupełne niezrozumienie siebie, ale też źródła swoich problemów, a także ludzi wokół. Gdy Wyspiański wystawił Wesele, bardzo dużo osób obraziło się na niego. Bardzo dużo osób też zachwyciło się sztuką. I wydaje mi się, że to jest fajna zabawa ze sobą, przeczytać ten tekst teraz i zastanowić się. Obraziłabym się, czy od razu bym się zachwyciła? Bliższe jest mi to podejście historyczno-literackie, jeśli chodzi o sens tekstu, istotę tekstu, a mniej istotne są dla mnie te śledztwa, kto był kim. A wiem, że takie szukanie rzeczywistych postaci Krakowa w sztuce, w dramacie, to częsty wątek przy omawianiu tej lektury w szkole. Jednak wizyta w Bronowicach jest dla mnie w pewien sposób symboliczna. Bo jak Wyspiański wyszedł z wesela bardzo zainspirowany, tak ja, czytając Wesele, pomyślałam sobie, jak cudownie byłoby się tym zajmować, w sensie literaturą. I choć nie od razu posłuchałam się głosu serca, to i tak trafiłam na tę wymarzoną ścieżkę, a wizyta w Bronowicach jest dla mnie jakimś zwieńczeniem pewnego etapu i też dowodem na to, że naprawdę warto słuchać siebie i mieć odwagę zaufać sobie.